Przychodzę z skończonymi produktami. Jeden to jest szampon Menthol Head & Shoulders i Japanese Secret sól do kąpieli, tylko i wyłącznie różowa. Miała być czy kolorowa, ale jest różowa z olejkami, słuchajcie. Więc teraz tak. Oczywiście Head & Shoulders to mój ulubiony i Julii, bo faktycznie, no tak, nie ma się po nim upierzu. Bardzo dobrze się włosy rozczesują. Jeden wielki minus jest to, że jak się dostanie maleńka kropelka do oczu, no to jest skakanie pod prysznicem, bo szczypią niemiłosiernie oczy. Jeżeli jeszcze macie tak wrażliwe jak ja, więc to jest masakra. Ale faktycznie, no więcej jest plusów, bo minus jest tylko jeden, ale plusów jest dużo. Faktycznie te włosy są dobre 3 dni, takie puszyste i zadbane i fajne, więc no czegoż chcieć więcej. Nie jest tanim szamponem, ale faktycznie no, dużo jest plusów, więc cena tutaj faktycznie odgrywa rolę. No i sól do kąpieli, której używam do ciekarki do naczyń. Tak, ona pachnie delikatnie, jak się otworzy i wyrzuci faktycznie na ociekarkę, żeby pachniała w pomieszczeniu. Kiedy kapie woda, to i też ulatnia się ten delikatny zapach. To jest taki, tu jest niby kwiaty, ale ja to tak powiem Wam, że taka wiosna, ale taka bardzo gorąca wiosna, taka aż taka jak trawę skoszą idzie burza, trawa, takie ciężkie powietrze, ale takie letnie ciężkie powietrze, to dokładnie z tym mi się kojarzy i ten zapach taki jest, taki ciężki, ale wręcz taki przyjemny, taki romantyczny, ale no mówię, taki bardzo. Także obydwa produkty będą ze mną na jakiś czas, kiedyś jeszcze do nich wrócę, ja Wam też je polecam. Dzięki wielkie za uwagę, do usłyszenia, pa, pa.